Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i widzimy się po raz kolejny w The Binding of Isaac Repentance wraz z wyzwaniem Nuzlocke. A więc tak, dzisiaj jest wielki dzień, bo nie dość, że w sumie po raz pierwszy gramy Lazarusem, to jeszcze mamy w sumie podwójny cel. Nie zginąć i nie przemieniać się w Lazarus Risena, po to by odblokować Bethany. Tak więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Więc trzymajcie kciuki po prostu. I aby ta zmniejszona, powiedzmy, kula szczęścia Lazarusa mnie nie dopadła. No tak, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, Lazarus ma dużo mniejszy zasięg oraz mniejsze szczęście od Isaaca. Kosztem tego, że właśnie ma odrodzenie. O, już otrzymam w głupi sposób obrażenia. Ale tak, po prostu jako Lazarus możemy raz się odrodzić się po śmierci, jako właśnie Lazarus Risen, który ma, powiem wam szczerze, bardzo fajne statystyki i jeśli się nie mylę, nawet ma modyfikator razy 1,2 na wszystkie obrażenia, które zadaje, więc tak, fajna sprawa. Oczywiście ma neutralne szczęście i milion innych przydatnych efektów, ale jeśli chcę odblokować nową postać, jestem zmuszony wytrwać na tym zwykłym Lazarusie, który ma mniejszy zasięg, mniejsze szczęście i w ogóle, dopóki nie uda mi się właśnie odblokować Bethany. A póki co mamy to wszystko, to możemy wejść do Curse Rooma. Idealnie. I chariotem teraz wychodzimy. Moja nowa ulubiona metoda. Wchodzenie do Curse Roomów oczywiście i ja. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Oczywiście się kupić zastanawia, czemu nie żre piguły, co odpowiedź jest prosta. Nie lubię żreć piguł, kiedy nie mam gwarancji, że będzie to dobra piguła, albo nie mamy złego PhD. No, wiem, że może to być głupie. Taki sposób po prostu zachowawczy, wiecie co? W tym momencie właśnie ten przebieg stał się milion razy łatwiejszy. Olifemus, no 15 obrażeń na jedno płaknięcie. Tak, w tle możecie słyszeć siostrę, chociaż mam nadzieję, że nie. I powiem wam szczerze, nie gwarantuję tu jeszcze zwycięstwa, ale jest zwiastunem dobrego przebiegu. Jeśli będziemy wystarczająco ostrożnie grać, to no się udać. I dobra. Tego co widzę tutaj nie ma niczego, na co nas stać. Więc trochę smutek. Chociaż z drugiej strony nie uzbieram się dajemkiem tamto. I tak, teraz najgorsze. Muszę się pozbyć tej muchy. I powiem szczerze, że chciałbym uniknąć ubijania Baby Plum. Nie wiem nadal, czy Baby Plum, Baby Plama. A powiem wam szczerze, tak, muszę to w końcu zrobić, żeby odblokować sobie plutę, czyli pamflut. Bardzo, ale to bardzo fajny przedmiot, który ja dosyć, że się go odblokuje. Właśnie teraz za achievementa, więc jeden punkcik. To jeszcze jest bardzo, ale to bardzo dobrym przedmiotem na szpację. Więc no, mamy już dobrego przedmiota. I w tym momencie jestem w stanie powiedzieć, że może ten przebieg jeszcze jest w stanie być udany. Mimo tego, że tak, muszę wytrwać jako zwykły Lazarus i okej. Powiem wam szczerze, nie wiem, co tu się przed tym stanęło, ale tak, dziwna sprawa. Całe szczęście nie wykraszowało gry. Nagrania też nie wykraszowało, mam nadzieję. A w ogóle, czy to się nagrywa? Bo jeśli się nie nagrywa, to będzie masakra. Dobra, tak, na szczęście widzę, że nagranie jest. I o, już są obrażenia w głupi sposób. Na szczęście pojedynczy i na szczęście w Soul Hearta, więc nadal moja szansa na handle z diabołem albo pokoje anielskie nie przepadła. Przy czym teraz wyjdziemy na anioła, jako że jest bezpieczne. I sinus infection, no glutowe łzy. Przez glutowe mam oczywiście gluty z nosa. Tak, no powiedzcie mi, że jest to złe podejście. Cichaj, siostra! Powiem wam szczerze, to jest jedno z tych podejść, na którym jestem skłonny, jeśli dostaniemy okazję, po serduchu można nawet zaszarżować na jakiegoś tego Isaaca bądź diaboła. Siostra, cichaj. Ale tak, wiecie co? Powiem wam szczerze, głównie z jednego powodu. Jeśli uda się do serducha nie stracić dodatkowego życia, to znaczy, że mamy sporą szansę na to, że się uda, nawet jeśli byśmy mieli stracić dodatkowe życie, czyli zginąć już na Isaacu bezpośrednio, bo uwaga, uwaga. Reguły odnośnie
kształcenia przebiegu, czy kształcenia postaci są bardzo ciekawe. Sprawdzałem je niedawno. Otóż wyobraźcie sobie, nawet jeśliśmy przegrali przebieg, nie stracimy Lazarusa. Tylko stracimy prawo do korzystania z Lazarusa w formie ożywionej. Więc tak, Lazarus dostanie drugą szansę. Jedne co to, że nie będę mógł po prostu użyć Lazarusa Risena, czyli jeśli podczas kolejnego podejścia by mi Lazarus padł. Ten podstawowy to jestem zmuszony wyłączyć przebieg i powiedzieć, przegraliśmy. Ale tak, więc wiecie. Zawsze jest szansa, że się uda. Ale mniejsza z tym, bo już zgubiłem w tym, co chciałem powiedzieć. A, dobra, już pamiętam. Więc tak, jeśli uda się odblokować betany, jestem naprawdę skłonny to zrobić, bo to znaczy, że będziemy mieli dodatkowe życie na właśnie jakiegoś cięższego bossa, którym głównie będzie moim zdaniem Diabeł, bo Isaac poza tym, że ma te swoje, powiedzmy, spamienie pociskami, nie jest jakiś szczególnie trudny. I dobra. Spamienie kupami, no spamienie kupami, co więc tutaj powiedzieć. Lubię takie pokoiki. Są iść do przejścia, co prawda czasochłonne, więc bossy rusha tutaj raczej nie zrobię. Ale tak, pomimo tego, że czasochłonne, to easy. Więc co, dobra? Dobra. I udało się. Więc teraz, co mnie teraz zostało, odwiedzić sklepa, jeśli chcemy. Albo pójść już bezpośrednio na przeciwnika. Dobra, więc jesteśmy w sklepie, wpłacimy te 4 monety. 10 sobie zostawimy, żeby zawsze mieć na ewentualne jakieś nieplanowane zakupy. O, jeszcze 2 monetki, to fajnie, jeszcze 2 dopłacimy. I dobra. Pora lecieć na bossa. To będzie easy, patrząc na to, że mam nadal fleta. Okej, więc używam fleta. I oto jak działa flecik. Przy czym od razu mówię, o, dotrzymam wrażenie w jakiś sposób. Na szczęście dalej mam Soulhearta. Wiele z was może nawet nie wiedzieć, jak to działa. Jestem pewien, że są osoby, które mogłyby po prostu nie wiedzieć, co się oszczędzić Baby Plum. Więc tak, wzywamy sobie go jako wsparcie, czy jego, ją, nie wiem. I tak, po prostu pomaga nam przez chwilę, walczy, super. No, i swoją drogą dostaliśmy tutaj bardzo fajny przedmiot, który przyspiesza nam lecenie naszych łez, co w moim odczuciu jest bardzo cenne. Dzięki temu jest mniejsza szansa, że nasi wrogowie nas trafią przez to, że łza nie doleciała na czas. Więc super. Super. W sumie w każdej sytuacji jest dobrze mieć wysoką statystykę właśnie shot speeda. Poza może jedną sytuacją, którą jest, jak to się nazywało, powiem wam szczerze, ciężko mi powiedzieć, o co mi chodziło. O, już nie będzie Spelunker Boya, bo dostałem wrażenie znowu w głupi sposób. Ale tak, pamiętam, że był jakiś przedmiot, który działał tym lepiej, im wolniej pocisk leciał. Niestety, jak ktoś ze mną, nie jestem w stanie powiedzieć, który to był. Wiem tylko, że ten opowodował, że zamiast strzelać. Okej, to już przesada. Naprawdę dostałem od tej muchy obrażenia. I to w taki głupi sposób. Nie. Co chciałem? A, no dobra, już pamiętam. Rozumiem, chyba jakieś obręcze laserowe były Z, które były tym większe i mocniejsze, im dłużej się trzymało. Dobra, pamiętam. Tech X. Z Tech X-em wydaje mi się. Musiałem otrzymać obrażenia, po prostu musiałem, nie będzie anioła. No nie będzie. Chyba, że sklepa wysadzimy, to wtedy jest szansa, że się może pojawi. Wracając, Tech X właśnie działa tym lepiej, im wolniej to leci. I w sumie chyba Trisagion też działa lepiej na powolnym tempie. Ale tak, poza tym to wydaje mi się, że 90% łez i zastępstw łez działa lepiej z wysokim shot speedem. No poza Brimstone'em, który w ogóle ignoruje tą statystykę. Nie wiem też, jak jest z mam Snipe'em i tak dalej, ale no wiecie, o co mi chodziło, więc nie będę może tutaj zbytnio wymyślał. Dobra, jestem głupi. Nie powinienem tych pokoi zwiedzać. Teraz, kiedy widzę, że jest jakiś dłużna, którą będę prawdopodobnie używał fleta. Okej, ja naprawdę jestem jełopem, lamą, nieogarem. Ale okej. Harlequin Baby, czy jakoś tak. Nie najlepsze, ale przynajmniej mamy wsparcie. I tak, jedno serce, nie jest dobrze. I jeszcze oni. Akurat przeciwnicy, jedyni, których chyba znam w formie podstawowej, którzy zadają obrażenia wartości jednego serca. Spokojnie, spokojnie, Lazarusie. Nie zginiemy tutaj. Nie padniesz mi. Odblokujemy betany. Uda się, zobaczysz. Zobaczysz, Lazarusie, odblokujemy tę betanę. Cichaj, siostra. Wiecie co, udało się. Jest spore ryzyko śmierci nadal, ale udało się i to się liczy. Dobra.
Właśnie, kupy. Dzięki, że wspomniałaś. Z kupy może wpaść w serce. Szansa oczywiście jest minimalna z minusowym szczęściem i tak dalej, ale zawsze warto spróbować. O, shit, po prostu wybuchowe muchy, no. Jakby ta gra koniecznie chciała, żebym zginął. Okej, udało się. Tylko, że nie mam klucza do sklepa. Ale tak, ale udało się, jeszcze żyjemy. Dobra, hosty. Dwóch hostów. I jeszcze on. Ten uchopuje. A nie, ja tutaj mogę paść. Powiem szczerze, czuję, że mogę tu paść. Udało się. Udało się, jeszcze Soul Heart się pojawił. Gra mnie jednak nie nienawidzi to tak kompletnie. Niestety, nie znaleźliśmy też dostępu do sekretnego pokoju przy sklepie, więc tak. Na tym piętrze musimy sobie sklepa niestety odpuścić. Okej, gra naprawdę mnie polubiła, dostałem kluczyka. Dobra, jest szansa. Jest szansa, oby to nie był chciwiec. Dobra, nie ma chciwca. Nie dość, że nie ma chciwca, to jeszcze mamy Soul Hearta kolejnego, no. Widać, że gra mi kibicuje. To jest dziwne, bo zazwyczaj gry są przeciwko mnie, nie po mojej stronie, ale dobra. Mamy Plan Fluta, mamy Harlequin Baby, mamy Polyphemusa i Sin's Infection. I jeszcze Pip, no jeden z łatwiejszych bossów. W szczególności przy użyciu Plan Fluta. Jeszcze przy okazji, że to jeszcze jest Pip, nie Bloat. Bo gdybym coś mi trafił na Bloat, to bym tutaj zginął. Ale tak, dobra robota, dzięki. I kolejny damage up i range up. No nareszcie mam coś porządnego, 20 obrażeń. Zasięg prawie naturalny. Wchodzimy na niższe piętro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, jeśli słyszycie jakieś wyjątkowe pobudzenie w moim głosie, to nie jestem w stanie go wyjaśnić, ale tak jakoś dzisiaj po prostu czuję się bardzo pobudzony i zmotywowany. Takie nietypowe, jak na nie mówiłem, że niektórzy twierdzą, że mam wręcz przysypiający głos. No nie moja wina, że taki jestem. Kro, czemu mnie nienawidzisz? Czemu mnie nienawidzisz i znowu dajesz tego pokoja? Już raz się z tym męczyłem, naprawdę nie musiałaś go dawać drugi raz tego samego. Ale tak, gramy na hardzie, to pokoje muszą być ciężkie. No cóż, chcecie się pięknego Soul Hearta? A szkoda, miałem takie plany co do niego. Nie, siostra, ten Soul Heart miał być tym, co mnie ocali przed śmiercią na serduchu mamuśki. Ale tak, dobra. Więc tak, i swoją drogą dla tych, którzy zauważyli, jak jeszcze zapiłem na początku. A jest ostatnio się pojawia dużo części, bo w sumie to drugi dzień. Szczerze powiedziawszy, tak, twierdziłem, że po prostu jakoś to jest niby challenge, co się przydałoby się troszkę nadgonić tempa. Na drugi dzień będzie Isaac, na przemian Challenger i zwykłe przebiegi. Chyba, że zaleci mi gierkować Challenger, to wtedy zwykłe przebiegi. Wraz z inną gierką o 18 coś. Natomiast standardowo 16 i tak dalej, co wiecie. Jak widzicie, są, będą też inne gry. Mi nawet mówię tak z dziwnym uprzedzeniem, więc no. Po prostu stwierdziłem, że lepiej skupić się teraz na kilku grach. Nawet po dwa filmy dziennie wrzucać. Ale szybciej je skończyć, niż ciągnąć w nieskończoność inne. Oczywiście, żeby nie było nasze przygody z... Jak ja mogłem tak głupio stanąć tego kolca? Nie wierzę. Z tym, jak to się nazywało, z Mortal Shellem. Nadal będą w soboty. Dopóki go nie skończymy. Natomiast... Inne gry pomału będą albo ustępować miejsca, albo po prostu będą znikać i... Powrócą na streamach, co? Powiem szczerze, będzie może motywacją, żeby w końcu stream odpalić, jak mam jakąś grę, którą bezpośrednio chcę przejść na streamie czy coś. Przykładowo to... Mówię z wyprzedzeniem i nie powinienem o tym mówić jeszcze teraz, tak naprawdę, patrząc na to, że jeszcze będzie odcinek. Ale mogę tylko wam zdradzić, że już w ten piątek, o ile uda się wszystko załatwić wystarczająco dobrze, powinien być trym z Hammertinga, czyli z, wiecie, kasnickiej kopalni, bo stwierdziłem, że po prostu gierka przyjemna, ale wolałbym ją na streamach właśnie prowadzić, żeby ewentualnie móc pogadać z kimś i coś, a nie zapychać miejsca antenowe. Dwóch słów, dla których mi bardziej zależy, jak... Kołowy! Cicho, siostra. Jak się nazywa ta gra? Wiecie co, jak nazwać nie potrafię sobie przypomnieć teraz tytuł gry, o którą mi chodziło. Regalia, no tak, nawet Regalia właśnie. Chociaż nie tylko Regalia, bo teraz tu mam dużo gier, które właśnie chciałbym dokończyć. Hollow Knight chociażby. Zresztą Hollow Knighta, jeśli dobrze liczę, kiedy to będzie, to będziecie widzieć ten sam dzień, co... Więc właśnie ten odcinek, więc no... Kolejna taka piguła, zobaczmy, co to jest i...
Experimental pill, okej, okay. Ryzykowne, ale wiem, że to jest eksperymentalne, więc możemy wziąć HP down, czyli health down, no to było ryzykowne. Dobra, fistula, ojej, jak się, jak? Chyba to była fistula, jak się nazywa ten boss, czy jakoś inaczej? Dobra, dzięki, dostałem obrażenia na fistuli, naprawdę. Nie, wiecie co, nie, ja po prostu nie wierzę. Mi się cieszyłem, że będzie dobrze, a musiałem zlemić. Dobra. Tak, dostałem serducho, przynajmniej tyle się liczy. I właśnie chciałem powiedzieć, co dalej. A ten boss niestety by był zepsuł. No tak, więc po prostu znowu zmieniłem format. Mam nadzieję, że będzie dobrze i tak. Regalia i jak była ta druga gra, o której mówiłem? Poza Hollow Knightem Regalia, bo jeszcze coś pamiętam, że było. Jestem taka lama, że teraz nie pamiętam już. Kołopkiem. Siostra cicha i żaden kołop. Nie wiem, czy mówiłeś o kołopie. Nie, nie mówiłem o żadnym kołopie. Ale tak, no ogólnie mniejsza to po prostu mówię, jeśli chodzi o gry, które się lepiej oglądają i z których też czerpię przyjemność. Na równi z tą oglądających. Przy tym wiem, ciężko mnie mówić o jakichkolwiek przyjemności oglądających czy coś. No prawda jest taka, że statystyki pokazują, że w sumie co średnio jedna osoba, bądź dwie oglądają moje filmy. A większość zostaje niezauważona. I Anarchist Cookbook. O, nie, nie mam odporności na wybuchy, więc wracając co chciałem. Więc tak, po prostu właśnie krasnoludy przychodzą na streamy. Portal Shella postaram się dokończyć, po czym następne Souls-like'i prawdopodobnie będą, jeśli już to w formach jakichś tam streamów, może na Twitchu. Jak siostra mówiła, to tak, ale regularnych. Jeszcze nie wiem, jak to będzie, bo wiecie, lato moment zaczyna się semestr studencki, nie wiem, jak to u mnie będzie wyglądało do końca moje życie od tego momentu, więc no niczego nie obiecuję, ale po prostu staram się. I co by tu jeszcze takiego dodać na szybko? No, na pewno możecie spodziewać się też trochę nowszych gier niektórych, bądź jakichś takich pojedynczych odcinków, jak to było chociażby z tym Flynn, Son of Crimson, gdzie po prostu zrzucał coś ponadprogramowo po to, żeby zobaczyć sobie po prostu, czy wam się to podoba, czy po prostu jest to dobre dla mnie coś. No ale tak, raczej będziemy się skupiać na czterech grach naraz, plus ewentualnie jakieś dodatkowe. O, Lil Brimstone, witaj przyjacielu. Więc no, a trochę się rozproszyłem, niestety padłem na pina? Chyba to jest pin, tak. Ale tak, jak widzicie, coraz to więcej. Co? Tak, siostra, Gemini. Mam po prostu trinketa, który powoduje, że jak mnie trafią, to mogę dostać właśnie sobie takiego Gemini na czas jednego pokoja. Nie wiesz, no ja otrzymuję obrażenie po prostu w taki głupi sposób, by to powinno być zakazane po prostu. Wiecie co, nie. Muszę się skupić teraz na graniu, nie opowiadaniu jakichś głupot. Jeśli się nie skupię, to po prostu czeka mnie śmierć, jestem tego pewien. Dwa serca, kiedy zbliżam się do mamuśki. Nie, dziękuję. A co to jest? Jak to sobie się przyda? Ouroboros Swarm? Nie, dziękuję. Hermit, to nam oferuje wejść do sklepu, skorzystamy na pewno. O ile nie byłem już na tym piętrze we sklepie, bo szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Nie byłem. Czy ja się właśnie sam wysadziłem? Nie, nie, ja naprawdę muszę się skupić teraz chyba na przeżyciu, a nie na gadaniu czegokolwiek. Bo jak tak dalej pójdzie, to po prostu padniemy i znalazłem właśnie coś, co będę musiał kupić. Habit. Otrzymywanie obrażeń ładuje mój przedmiocik. Idealny dla mnie. Więc jeśli gra pozwoli, to definitywnie kupujemy habita. Gorzej tylko, że nie mamy życia, żeby efektywnie i efektownie z niego korzystać. Szansa na to, żeby dostać cokolwiek, co nam ułatwi, została zredukowana do zera. W momencie, w którym znowu straciliśmy szansę na anielskiego pokoja. Prawda, masz już. Ekstra, ty wiesz, że ta szansa u mnie oznacza, że nie dostaniesz. Dopóki jest mniej niż 100%, to nie dostanę. Więc tak, na czym to stanęło? Zresztą dobra, nieważne. Skupię się teraz naprawdę na przeżyciu. A nie na gadanie, głupot. O czemu? Co mnie trafiło znowu? Nie. Twoje gadanie cię trafiło. No jeszcze dostałem chyba Cage'a, czym Gage.
Nie, to jest chyba Cage, tak. Gate to był inny boss, Maul to był inny boss i to jest Cage. Dobra. Całe szczęście na bossie dostałem, więc... Dziękuję ci, siostra. A wypyplała? Wypyplałaś mi anielski pokój. Więc dziękuję. O, jeszcze ciężki wybór. Ten przedmiot, nie pamiętam do końca co to jest, na pewno to nie jest Sacred Heart, bo Sacred Heart wyglądał inaczej, więc tak, dajcie chwilę. Zrobię to tak, jak robi większość profesjonalistów, tylko że ja nie będę jak profesjonalista pod tym względem, że nie wytnę tego. I już sprawdzam, co to za przedmiot konkretnie. Uwaga, uwaga. Okej, chyba to mam. I... Uwaga, uwaga. To jest Immaculate Heart. Więc tak, pierwsza rzecz daje Heart Containera, więc tak, zwiększę multiplikator obrażeń i będzie powodować raz na jakiś czas, że będziemy strzelać dodatkową muzykę, która będzie wokół nas krążyła. No, jak dla mnie idealny wybór. Nasze obrażenia właśnie stały się 25 zamiast 20. Oczywiście i tak łatwo zginiemy, ale tak. 4 serca. Jest nadzieja dla nas. Tak, siostra, 4, bo dostałem jeszcze grzybka, który mi daje też serce. To jest chyba mój rekord. Nie, siostra, na tym save'ie nie mam Megi. I w tym momencie dajcie czas na cięcie, bo właśnie uświadomiłem sobie, że nie wyłączyłem Discorda. Wiecie, co w tym było najdziwniejsze w tym wszystkim? Pierwszy raz... Zdarzyło mi się, że Discord mi hałasuje podczas nagrania. Po prostu to jest aż takie dziwne, że nie wszedł sam w tryb tak zwany streamerski. A, cichaj, siostra, tobie nie wchodzi, bo ty nie streamujesz. Cicha! Ale to dobra, no, jako kontrargument można powiedzieć to, że ja też w sumie nie streamuję. I jak czas? 19 minuta. Jeśli byśmy się pośpieszyli, może udałoby się na boss Rusha odpójść. Nie ryzykuję, mówię, że może by się udało. Nie, że chcę to zrobić. Mój cel jest prosty, ja chcę odblokować Bethany. Więc wiecie, no. Czekajcie, czy można grać w kopie. Co, siostra? Czekaj, czy da się w kopie. Czy ten challenge jest walny na kopa? Wiesz co, siostra, mi się wydaje, że nie. Ale jak mówiłem, jak już przegram challenge'a, to będę prawdopodobnie po prostu kontynuował Isaaca raz na jakiś czas. Już tak naturalnie, więc czasami koopa będę mógł po prostu wywołać. Może... Kto wie, na tym challenge uda się nawet Dead Goda kiedyś osiągnąć. Dead God oznacza zrobić wszystko, co się w ogóle da. Wiem, siostra, że to nierealne w naszym wykonaniu, ale... Można sobie pomarzyć. I tak, największym problemem, szczerze, jeśli chodzi o zwykłą rozgrywkę, byłoby osiągnięcie wszystkich tych completion marków. Jako wszystkie postacie, żeby odblokować Death Certificate, bo bez tego nie ma szans, żeby po prostu odblokować inne rzeczy. Jakości w świecie, nie jestem pewien co to jest i znowu trzymam dużo obrażeń niepotrzebnie. Słyszałem, że... Dobra, muszę się skupić na przeżyciu, znowu. A słyszałem, że w ogóle istnieje jakiś przedmiot w grze, który niby jest w kodzie, ale oficjalnie nie powoduje nic i nie da się go zdobyć w żaden sposób inny niż Death Certificate. Więc tak, wiecie, no, wspaniała sytuacja. Będę musiał wszystkie completion marki zrobić, żeby móc spróbować w ogóle zdobyć wszystkie przedmioty do Dead Goda. I w sumie wiem, że tak czy jak, żeby zdobyć wszystkie przedmioty, to trzeba to zrobić, ale to jest takie trochę dziwne moim zdaniem. Że stworzyli przedmiot, którego nie da się w ogóle zdobyć w grze. Bez użycia przedmiotu, który jest taki dosłownie, gratulacje, zrobiłeś wszystko, co się da zrobić wszystkimi postaciami do teraz. Nagrodę, jeśli to trafisz, to brawo, możesz sobie wybrać dowolny przedmiot na czas tego przebiegu. Wiem, że to jest dosyć głupie i dziwne, ale... No niestety nie wiem, co sobie myśleli ci, którzy siedzieli przy Repentance, tworząc przedmiot dosłownie, który nie istnieje. Przy czym nie można tutaj obwinić się Dumunda, bo się nie mylą, od jakiegoś czasu już nie siedzi bezpośrednio nad tworzeniem Isaaca. Niemniej jednak, pewnie większość tak nadal będzie jego obwiniać jako ojca założyciela Isaaca. No w sumie nie ma co ukrywać, Isaac jest tak po części jego personalną opowieścią. Ja może później kiedyś to ci opowiem, siostra, ale póki co nie ma sensu. To jest na serca czy na muchy? To jest chyba na serce, ale mniejsza z tym. Wpłacamy kolejne monetki.
zrobić, jeśli taki twój. Wiem, siostra, ale mam lepszy przedmiot, więc nie będę tego robił. Płacamy ile się da. Może do 70 lat się uda? Ja mógłbym więcej, ale nie chcę zepsuć maszyny, bo wiem, że Sansa dalej ją zdobywać później, więc tak. Szkoda w ogóle, że BFFs nie trafiłem. BFFsy. Best friend forever. Ktoś. Nie wiecie, o co chodzi, to coś jest większe. Mniejsza. A, dobra, to już jest dwójka, czyli mamuśka. No to trzymajcie kciuki, żeby udało mi się ją pokonać. Okej, dobra, dzięki mamuśka. Dzięki za dwa soul hearty. To było miłe. I tak, siostra, dobrze słyszałaś. Nie wydaje ci się. Jakimś cudem dostałem od mamuśki dwa soul hearty. Tak, ale nie wiedziałem, że na walce z mamuśką mogę się trafić kamień z X-em. Chociaż, no dobra. Na każdym bossie w sumie może się trafić, więc dziwne, żeby mamuśka była wyjątkiem. Chociaż no, walka z mamuśką, nie ukrywajmy, jest czymś dosyć specyficznym. Dobra, 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 spokojnie. Udało się, nie ma pokoju. I oczywiście, speed up. Łyżka drewniana. Ale wiecie co? Powiem szczerze, i tak jestem z siebie dumny. Pierwszy raz udało się pokonać mamuśkę mi bez otrzymywania obrażeń, więc... No, spory sukcesik. To teraz tylko przeżyć następne dwa piętra i będzie dobrze. Przejdź następne dwa piętra, po czym w pierwszym pokoju z wrogami dostałem przeproszenie. No cóż, czerwona skrzynka. Lubię czerwone skrzynki. O, dwa soul hearty, dobra. Warte, wart było ryzyka. To być również wielkie troll bomby. Cichaj, siostra. To są wielkie troll bomby, nie przesadzasz. To jest przecież, ja rozumiem troll bombę dostać ogólnie, ale wielką? Dobra, już osiągnąłem po prostu szczyt dna. Właśnie otrzymam wrażenie od Monstro jedynki. Przy okazji, złota podkowa. Jak to działa? O. Szczerze nie kojarzę złotej podkowy jako trinketa. Znowu dostałem wrażenie? Od czego tym razem? Nie mówcie mi, że mikrofon mi zasłonił jakieś pociski. Jeśli tak, to porażka i to totalna. Ale co zrobić? Muszę trzymać mikrofona tak, a nie inaczej. No niestety. Ło, ile już soul heartów straciłem. 4 soul hearty na tym piętrze, jakby jakoś tak mniejsze. Nie wiem, co robi ta podkowa, więc wrócimy do jednej rzeczy, którą mam i wiem, jak działa. Proszę, oby nie było tu więcej wrogów. Oby tylko te mózgi, których i tak nie lubię. I tak, chyba naprawdę muszę przystopować z emocjami, czym ja to podniosłem. Teraz znowu to głupi stracę. Skupić się bardziej na przeżyciu, więc tak, wybaczcie, jeśli będę teraz nagle mniej gadał czy coś. Nie, siostra, nie. Ale muszę naprawdę się skupić. W sumie co z tego, że mówię, że muszę się skupić, jak się znowu nie skupię. I cóż, smutek. Jedyna moja szansa na Eternal Hearta, którą miałem, przepadła. Okej. Oczywiście, nienawidzę tych pokoi. I wiem, że mogłem w sumie to rozwiązać stawiając bombę czy coś, ale trudno się uda. Dobra, dobra, dobra. I tak. O nie, oczka. Idźcie mi stąd, oczka, nie lubię was. Dobra, żyję, żyję. To się liczy, żyję. Okej. Żyję i nawet nie trafię na najgorsze pokoje. Więc no, moim zdaniem podwójny sukces. Pomijając to, że niestety obawiam się, że nawet jeśli już, to... Lazarusa nie stracimy. Ale Betani to ja tu nie odblokuję. Może przecież coraz bardziej mi się tak wydaje. Chociaż w sumie dwóch bossów nas tylko od tego dzieli. Więc może nie być aż tak, że chociaż z drugiej strony jednym z nich jest serducho, więc... Wiem, siostra, że serducho jest łatwiejsze niż It Lives, bo nie wiem, czy to odkrywasz, ale It Lives zastępuje serducho jako trudniejszy boss. Znowu ta sytuacja. No i jeszcze sam się wsadziłem moją bombą.
Dobra. Jedno serce kontra mama Gerdi. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Okej, okay, bardzo niedobrze. I nie będzie Betani. Ale jeszcze... I straciliśmy Lazarusa, naprawdę. Nie. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. No cóż. No cóż. W ten sposób zablokowałem sobie dosłownie dwa zestawy unlocków. Trudno. Mówiłeś, że mnie tracisz. No, ale prawie, ale prawdopodobnie sobie zablokowałem, siostra, bo ja nie wierzę, że Lazarusem przeżyje. Ale to już no... Stało się. Stało się. Oczywiście, żeby nie było, nadal to nie oznacza końca. Bo... Ale oficjalnie nie biorę udziału w challenge'u, jak mówiłem. Spróbuję jak najdłużej grać zgodnie z regułami tego challenge'a i to wie. Może nawet ostatecznie będzie dobrze. A teraz póki co, no, pierwsza totalna porażka. Ale nie ukrywam, byłem dosyć rozproszony i to wszystko z mojej winy. Ale dobra, starczy tego. Sam powiedziałem, że mogę tu siedzieć. Siostra, ty nie jesteś tego winą, to wszystko z mojego powodu, ale mniejsza. Więc tak, porażka, trudno. Ja pewnie będę się smutał z tego powodu przez najbliższy rok. Ale tak, to jakby na razie tyle. I widzimy się już za dwa dni w kolejnym wyzwaniu z Isaaca. Więc cóż, to naprawdę tyle i trzymajcie się. Hej, hej.